Dzień dobry Państwu. Witamy na kanale Stosunki Międzynarodowe AMW. Dziś rozmawiać będziemy o polskiej marynarce wojennej, konkretnie o jednym epizodzie z jej historii w roku 1939. Stąd nasz dzisiejszy gość, profesor Akademii Marynarki Wojennej, doktor habilitowany Andrzej Drzewiecki. Pan profesor specjalizuje się w dziejach najnowszych, szczególnie w marynistyce, w dziejach polskiej marynarki wojennej, a w szerszym ujęciu w dziejach Polski morskiej, polskiej historii Polski na morzu. Pan profesor jest autorem licznych monografii, ostatnia polska marynarka wojenna od II do III Rzeczypospolitej, Studium Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, wydana została w roku 2016. Kierownik wielu prac badawczych, autor ponad 100 artykułów, członek władz Stowarzyszenia Historyków Wojskowości oraz wykładowca Gdańskiego Klubu Współczesnej Myśli Politycznej, pan profesor Andrzej Drzewiecki. Witamy serdecznie pana profesora u nas. Ja również witam i dziękuję za zaproszenie. Panie profesorze, chcielibyśmy zapytać, poprosić o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami, opiniami na temat operacji Peking. Mamy rok 39, rozpoczyna się II wojna światowa, kampania wrześniowa w Polsce. Okres, który tak naprawdę cały czas jest żywy w dyskusjach historyków, politologów, no bo jest tak naprawdę też przedmiotem nie tylko ocen historycznych, ale także stanowi pewien obszar dyskusji w społeczeństwie, w edukacji. Bardzo często przywołujemy bohaterską obronę Westerplatte, obronę Helu, walki na wybrzeżu, perypetie polskich okrętów podwodnych, tych okrętów, które pozostały na Morzu Bałtyckim. No ale w przededniu tej wojny część okrętów decyzją kierownictwa Polskiej Marynarki Wojennej wychodzi z portu w Gdyni i udaje się do Wielkiej Brytanii. Czy pan profesor mógłby naszym widzom krótko jakby przedstawić, czym była operacja Peking i jakby co stało za taką, a nie inną decyzją? Ja osobiście uważam, że pytanie, które pan sformułował, jest pytaniem i ważnym, ale pytaniem niezwykle złożonym i zgodzę się z uwagą, którą tutaj pan sformułował, że upływ czasu nie studzi emocji. Jest to pewna chyba cecha w ogóle dyskusji o historii Polski, nie tylko marynarki wojennej, ale w szerszym kontekście. Natomiast ja myślę, że większość zapytanych o operację Peking odpowie i słusznie, że chodziło o wyjście trzech okrętów 30 sierpnia dyslokowanych z Gdyni do portu brytyjskich. Ja natomiast przy tak sformułowanym pytaniu proponuję inne, powiedziałbym, szersze spojrzenie na problem. Bo w tej operacji Peking dostrzegam przynajmniej trzy aspekty. Pierwsze to jest pytanie w ogóle o rolę Pomorza w strategii Rzeczypospolitej. Ja mówię w strategii, dlatego że chodzi tu i o gospodarczą, i o polityczną, ale również wojskową, bo przecież kiedy zbliżała się wojna, intensywnie pracowano nad planem operacyjnym. Czyli to jest to pytanie o miejsce Pomorza w planie operacyjnym wcześniej, w planie W, później w planie Z. Druga kwestia, którą ja wyprowadzam z tego planu, to jest pytanie o kierunki rozwoju marynarki wojennej. Na ile budowa marynarki wojennej od 25 roku. Dlaczego od 25? Dlatego, że do 25 roku praktycznie nie ma marynarki wojennej jako takiej zdolnej do wykonywania zadań. Mamy 6 poniemieckich kontrtorpedowców, jakieś tam inne pomniejsze okręty, a 25 rok to jest ten rok, kiedy po raz pierwszy złożono zamówienie na nowe okręty. I to jest to pytanie, na ile kolejne etapy budowy floty były podporządkowane pewnemu zamysłowi związanemu z jej wykorzystaniem na wypadek zagrożenia. No chciałoby się powiedzieć obrony interesu Polski na morzu. I trzeci kontekst już dotyczy samego września.
Ja przypomnę, że po raz pierwszy zadania dla marynarki wojennej zostały sformułowane w 19 roku, później w 22, ale zostały one doprecyzowane już pod kątem zagrożenia, konkretnego zagrożenia, w lipcu 39 roku. Tutaj pan użył w swojej wypowiedzi takiego zwrotu, że okręty zostały skierowane decyzją kierownictwa marynarki wojennej. Otóż powiedzmy sobie to bardzo wyraźnie, nie była to decyzja kierownictwa marynarki wojennej, tylko decyzja naczelnego wodza, Rydza Śmigłego. Oczywiście wypracowana podczas majowych negocjacji ze sztabowcami brytyjskimi i francuskimi, a zwłaszcza brytyjskimi, z udziałem szefa kierownictwa marynarki wojennej, również z udziałem przy akceptacji dowódcy floty kontradmirała Unruga. I teraz cały problem w moim przekonaniu polega na tym, żeby nie mówić o wyjściu okrętów, tylko popatrzeć na ten problem z innej strony. Otóż wódz naczelny nakazuje bronić portu gdyńskiego, bronić wybrzeża i zerwać komunikację pomiędzy Niemcami a Prusami Wschodnimi. Zgodnie z zasadą sztuki wojennej, ten, kto stawia zadanie, powinien zapewnić wykonawcy narzędzia do jego wykonania, siły i środki. Czyli mówiąc, wojsko, okręty, w tym przypadku artyleria, lotnictwo itd. I tu mamy, proszę zauważyć, pewną niekonsekwencję. Wódz naczelny w lipcu stawia to zadanie, a w sierpniu podejmuje decyzję pozbawiającą dowódcę floty trzech okrętów, nie bójmy się powiedzieć, no trzonu floty, trzech niszczycieli. Czyli z punktu widzenia no, pewnych zasad taktyki, sztuki operacyjnej, już nie mówiąc o sztuce wojennej, no było to nielogiczne. No bo jak ma wykonywać dowódca floty zadanie, czy ma, jak ma je wykonać, skoro zostaje pozbawiony części narzędzi. Ale z kolei wypowiedzi, czy wypowiedziach różnych generałów, mówię tu i o studium generała Kutrzeby, generała Zielińskiego, generała Skierskiego, ale i samego świrskiego admirała i Unruga, w tych latach poprzedzających wybuch wojny jest wiele wypowiedzi, które wskazują na to, iż liczono się z tym, że w razie konfliktu tego naszego wybrzeża obronić się nie da. I znów tutaj powinniśmy przypomnieć tym, którzy nas słuchają, że to wybrzeże, nie mierzmy go w kilometrach. Bo ja nieraz jak słyszę takie dyskusje, że było tam 70, to nie o to chodzi. Tu kilometry nie mają żadnego znaczenia. Tu znaczenie ma samo wybrzeże, dostęp do morza i port w Gdyni. Bo przecież tą drogą miało być realizowane zaopatrzenie dla polskiej armii z sojuszniczej Francji i z Wielkiej Brytanii. A w związku z tym utrzymanie zdolności przeładunkowych portu gdyńskiego i tego wybrzeża, powtórzmy górnolotnie, jako okna na świat tego wyjścia na Bałtyk, było z punktu widzenia możliwości działania polskiej armii no, niezwykle ważne. I znów wracamy do tej kwadratury koła. Skoro było tak ważne, to dlaczego podjęto decyzję o osłabieniu floty, a nie o wzmocnieniu? Dokładnie. Ale teraz, jeżeli popatrzymy znów, potraktujemy te wszystkie opinie generałów, admirałów, których wymieniłem, z całą powagą, no to sytuacja stawała się zero-jedynkowa. Czy wystawimy tę flotę na zniszczenie lub na utratę, czy spowodujemy, że przynajmniej część tej floty zachowamy jako argument polityczny, wojskowy, niezwykle istotny, jak się okazało, w dalszej perspektywie działań wojennych. Natomiast jeszcze jedna uwaga.
Ja bym tutaj, mówiąc lekko, nie zgadzał się z tymi, którzy tak łatwo opowiadają lub wypowiadają opinię, że okręty wyszły, żeby walczyć u boku sojuszniczej Anglii. Otóż, przypomnijmy sobie, mamy 30 sierpnia. A już dla perfekcjonistów, podajmy, okręty wyszły 14-15. Przykut torowy. Niech tam inni sobie szukają, wyjaśnię. Ale przecież w tym czasie Wielka Brytania jest bardzo odległa od stanu wojny i Wielka Brytania robi wszystko, żeby do tej wojny nie dopuścić. Jeżeli popatrzymy na niektóre publikacje na Zachodzie, no to przecież ten konflikt polsko-niemiecki traktowano póki co w kategoriach pewnej lokalności. To nasza historiografia, tak łatwo mówiąc, przeszła do wojny światowej, od 1 września do wojny światowej. No, każde państwo europejskie uwikłane w tę wojnę ma swój początek tej wojny. I wtedy jak popatrzymy, to no znów musimy sobie powtórzyć to pytanie. Jaka była logika tej operacji? Właśnie. No bo jeżeli tu mogę zapytać, bo wspomniał pan profesor o tym, że no jednak pozostawienie tych okrętów na stan wiedzy naszego dowództwa na sierpień roku 1939 najprawdopodobniej oznaczałby nieuchronne bądź to uszkodzenie, wyeliminowanie lub też zatopienie tych okrętów. Jak mogę się cofnąć trochę wcześniej do pana wypowiedzi, kiedy mówił pan, że no kluczowe jest też patrzenie na to, jaki w ogóle był pomysł na rozwój polskiej marynarki wojennej. To czy ten kształt, właśnie te trzy niszczyciele, były projektowane właśnie z myślą potencjalnej konfrontacji z III Rzeszą, czy no bardziej jednak możemy zaryzykować, że były też przygotowywane do potencjalnej konfrontacji z naszym wschodnim z sąsiadem na Bałtyku i tam mogłyby odegrać potencjalnie może większą rolę. Czy tak naprawdę po prostu rozwój potencjału na Morzu III Rzeszy, głównie przewaga w powietrzu powodowała, że jakby tak wszystkie przewidywania należało zrewidować już w roku 1939? To oczywiście pytanie i czy w ogóle na dłuższą rozmowę, a nie na kilkuzdaniową odpowiedź. Natomiast ja myślę, że tu znów kryje się w tym pewien problem. Bo my rzeczywiście, jak pojawia się słowo marynarka wojenna, to od razu nam się na bokach czy po bokach pojawiają dwie floty. Na wschodzie flota sowiecka, na zachodzie flota niemiecka. A ginie nam całkowicie z pola widzenia polityka morska państwa. A przecież my mieliśmy wyjść na morze, bo po to uzyskaliśmy dostęp do niego. Przedwojenny oficer Tadeusz Borysiewicz, dowódca przedwojennego trałowca, uważam, że chyba najtrafniej powiedział, skoro Polska uzyskała dostęp do morza, to trzeba było zbudować narzędzie, które by tego dostępu broniło. Czyli na flotę powinniśmy patrzeć jako narzędzie, które zapewnić miało Polsce swobodę żeglugi, handlu, czyli wyjścia na morze. Oczywiście historia splatała takiego filia lub rzeczywistość międzywojenna, że dochodzi do konfrontacji. Ale jeżeli byśmy brnęli w porównywanie potencjałów, a niestety niektórzy historycy to zrobili, To popadamy jednak w taką pułapkę, to możemy przenieść na dzień dzisiejszy. Tak. I wyszły z tego karkołomne wyliczenia, że ten tonaż dwóch flot, a jeszcze jak połączono floty sowieckiej i floty niemieckiej, był 16-18. Tak, bo nie mógł być inny. Ale też nie mogliśmy oczekiwać od II Rzeczypospolitej, ja mówię państwa na dorobku, państwa, którego jak popatrzymy na II Rzeczypospolitą, to wojna zastała to państwo na wielkim placu budowy. Również ten plac budowy widzę ten morski. Proszę zauważyć, port gdyński już funkcjonuje. Ale jak popatrzymy na przeładunki, to jest
zaledwie 40 parę procent, czyli brakuje narzędzi. I ta flota nasza, i teraz jest to pytanie, którego pan dotknął. Jakie okręty mieliśmy budować? Dyskutowano o tym przed wojną. Na przykład komandor Steyer, powojenny admirał, miał zupełnie inny ogląd sytuacji. Pisał o tym, że powinniśmy budować zwinne, szybkie, małe okręty, które operowałyby w strefie, nazwę to, przybrzeżnej. No tak, a z drugiej strony mieliśmy koncepcję budowy, starania się o jednostki typu, czy jednostek liniowych, żebyśmy byli w stanie partycypować może nawet w tych działaniach i na oceanie, czy tam nawiązywać admirał jakieś powody. Admirał Świrski z kolei, no jest to kluczowe, powtarzają wszyscy tak. Historycy. Mało, ale najlepsze w swojej klasie. Mhm. I stąd no, była to złożone zamówienie na dwa niszczyciele, bo to one rzeczywiście były na owe czasy rewelacyjnymi jednostkami. Tak samo jak Sęp Orzeł w tej klasie okrętów podwodnych. A dlaczego? Dlatego, że znów problem polegał, główny problem, jaki tu mieliśmy na wybrzeżu i z tego wynikała również przynajmniej po części ta operacja Peking, żeby uchronić te okręty, wynikał ze słabości bazy. Proszę zauważyć, MD-LOT, czyli Morski Dywizjon Lotnictwa, nie ma żadnej wartości bojowej. Zostaje bardzo szybko też... Artyleria przeciwlotnicza na Helu w głównej bazie marynarki wojennej jest raczej symboliczna. Mhm. I proszę zauważcie panowie, że przecież okręty te, które zostały tu w bazie, nie zginęły w walce morskiej, okręt. Tak. Wszystkie zakończyły swój, przepraszam za trywialne określenie, żywot na Bałtyku z powodu bombardowań lotniczych, czyli słabość obrony przeciwlotniczej. Nie oszukujmy się, taką wartość rzeczywiście bardzo rzeczywistą miała bateria Laskowskiego. Te cztery działa Boforsa 152 z ułamkiem milimetra. To była ta rzeczywista wartość, która... Ja tutaj zgadzam się z profesorem Makowskim, który na łamach Morze Statki i Okręty opublikował bardzo ciekawy artykuł dotyczący operacji Peking. Nawet z takim pytaniem, czy okręty uciekły. Nie, okręty nie uciekły. Ale profesor Makowski, ja tu się zgadzam, my musimy odejść od takiego myślenia, żeby za wszelką cenę na dnie z honorem lec. Operacje, sztuka wojenna zna różne elementy. Wycofanie, poddanie, kapitulacje i tak dalej. My powinniśmy nauczyć się rozmawiać o tym, jak zachować pewne elementy, które mogą być kiedyś potrzebne, użyteczne. Nie możemy oczekiwać, że żołnierz za wszelką cenę musi w każdym miejscu i w każdym czasie położyć głowę, przelać krew, chociaż taka tendencja dominuje w naszym takim myśleniu historyczno-wojskowym. Ale idąc za tym tokiem rozumowania, ja jako Gdynianin, pewnie wielu Gdynian, pierwszy raz o planie Peking dowiedziałem się jako dziecko, kiedy byłem na Błyskawicy, na ORP Błyskawica, który można zwiedzać w naszym mieście. I zawsze sobie zadawałem pytanie, do dzisiaj z nim zostaje tak do pana wypowiedzi, ale dlaczego nie ewakuowano wszystkich wartościowych okrętów? No bo jeden wyjątkowo wartościowy został. Ale pan o tym powiedział, ale warto było trochę rozwinąć. Proszę pana, mnie tutaj, mówiąc takiego, powiedziałbym bardzo z dużą dawką patriotycznego odniesienia, taką wypowiedź sformułował komandor Staniewicz. Ale proszę zauważyć, że ktoś kiedyś pięknie i chyba trafnie powiedział. Ja nie, może nie pięknie, ale trafnie. Wojnę najpierw trzeba przeżyć po to, żeby ją później opisać. I teraz proszę zauważyć, gdzie została napisana główna historia, tak powiem, działań marynarki wojennej. Przez pana komandora Wrońskiego Bogdana na zachodzie. I trzeba było w jakiś sposób przystępny i zrozumiały opisać również plan Peking. Nie oszukujmy się, w momencie, kiedy okręty wyszły i kiedy po przekroczeniu linii rozewia zorientowano się, że jednak to nie jest wizyta kurtuazyjna ani jakieś inne ćwiczenia, tylko coś poważniejszego, pomiędzy kadrą zaczęły się różnego rodzaju szemrania. Jak już okręty zasumowały w porcie brytyjskim, obawiano się przecież, że może dojść do buntu.
I były takie sugestie, że nasi koledzy tam walczą, ale ten komandor Staniewicz no, napisał słowa wręcz poruszające, wzruszające, że historia albo zdarzenia dokonały jakby podziału zadań. Część floty została tu, by zadokumentować wolę naszej walki. Pamiętajmy, panowie, o jednej rzeczy. Przez całe dwudziestolecie międzywojenne Bałtyk, Wybrzeże, Gdynia, flota były odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Wytworzono niesamowicie taką silną presję, że ten dostęp do morza trzeba za wszelką cenę obronić. Nikt nie dopuszczał myśli. UNRUG zdawał sobie z tego doskonale sprawę. Ale jednocześnie ten UNRUG też nie protestował, kiedy okręty wychodziły. A jako wytrawny oficer zdawał sobie sprawę, że pozbawienie go tych trzech okrętów nie gwarantowało, i on doskonale o tym wiedział, zwycięstwa. Czy jakiś tutaj szarż zwycięskich na wodach Zatoki, czy to Puckiej, czy Gdańskiej. Ale zdawał sobie sprawę, że trzeba zadokumentować wolę obrony. Ale jednocześnie ten Staniewicz mówi, część okrętów została wyasygnowana, czy mówią dyslokowana do portu brytyjskich, żeby zachować ciągłość tradycji, on uderzył w tę strunę. On nie mówi tam o walce u boku i tak dalej, bo przecież, jak powiedziałem wcześniej, no, to, że ta walka stała się realnością, jeszcze długie miesiące upłynęły. Jest cytowana w historii, panowie, taka ciekawa wypowiedź generała Sikorskiego, którego te ciche miesiące po naszej tutaj katastrofie wrześniowej zaczęły poważnie denerwować. I kiedy przychodzi maj 40 roku, ten Sikorski mówi, wreszcie zaczyna się. Bo już było gdzieś tam takie przekonanie z tyłu głowy, bardzo niebezpieczne, że może, tak powiem, Trzecia Rzesza zaspokoiła swój apetyt sprawami polskimi. I to słynne, że znów zaczyna się, czyli jakby ten nowy impuls wojenny, skoro się zaczyna, to znaczy, że coś będzie się również działo w sprawach polskich. I wtedy te trzy okręty stały się na swój sposób atutem. Są trzy okręty, jest namiastka tej floty, jest to suwerenne terytorium, bo pokład okrętu jest takim terytorium, czyli ja daleki jestem od słów typu karta przetargowa czy tak dalej. Ale nieraz w historii symbole są ważne. Symbol, czyli wola walki. Wola, tak powiem, bycia po stronie tej słusznej. Tej stronie, która mówiąc jest zdeterminowana tę walkę prowadzić. Ale jednocześnie tu została zapisana, ja powiem, tragiczna karta historii. Tragiczna. Bo przecież, tak na dobrą sprawę, kapitulację od UNRUG-a przyjmował jego były podkomendant. To nie było, tak powiem, rozwiązanie. Mówię o kapitulacji Helu, które by tutaj w jakiś sposób, tak powiem, wpływało pozytywnie na dowódcę floty. Ci ludzie czuli, że nie udźwignęli tego zadania. Ale bądźmy, tak powiem, obiektywni. No nie byli w stanie przy... A ponadto, proszę zauważyć może jeszcze taki szczegół. Jak wpłynęła operacja Peking na siły niemieckie, mówię tej grupy wschód? No w poważnym stopniu Niemcy zweryfikowali, bo przygotowywali siły o wiele potężniejsze. Ale skoro uznano, że trzy jednostki, jakby trzon floty, wyszły, opuściły, mówiąc te wody, no to weryfikujemy swoje plany operacyjne, bo takie siły przeciwko tym, co pozostało, nie są potrzebne. Jak powiedziałem wcześniej, głównie lotnictwo rozwiązało sprawę. Czyli słabość bazy, jeszcze raz słabość bazy. A czy w tym kontekście, bawiąc się troszeczkę w rozważania alternatywne, gdyby czynniki polityczno-wojskowe podjęły decyzję, że wszystkie okręty zostają, że plan Peking nie zostaje zrealizowany, to przypuszcza pan raczej, że podzieliłyby los tych, które pozostały? Czy może nakreślona by została inna karta polskiej historii w 1939 roku, która również byłaby dzisiaj legendą i o której byśmy może dzisiaj rozmawiali? Ja myślę, że ja
nie jestem, mówiąc, jakimś tam wrogiem historii alternatywnej. Natomiast ona bardzo często prowadzi, mówiąc, do jakichś takich, powiedziałbym, teorii, które niewiele wspólnego mają z rzeczywistością. Bo wtedy, gdyby mówiąc, analizować taki wariant, ku któremu tutaj pan jakby się zwrócił, trzy duże okręty to należałoby po pierwsze znów powrócić do tego, czy tendencje rozwojowe floty były słuszne. Po drugie, czy plany operacyjne, plan Worek, plan Rurka, proszę wziąć sobie arcyciekawy artykuł świętej pamięci pana admira Pietraszkiewicza, który jako naprawdę krwisty specjalista analizuje te plany operacyjne. Nie pozostawia na nich suchej nitki. Bo jeżeli rzeczywiście mielibyśmy zamiar coś tej flocie niemieckiej złego wyrządzić, to należało przyjąć w działaniach okrętów podwodnych wariant ofensywny. A one wszystkie były użyte w wariancie defensywnym. Tak samo plany związane z postawieniem zagrody minowej. No przecież kolejny przykład podam. Proszę wziąć artykuł sobie pana profesora Franca dotyczący Gryfa i zadań, które Gryf miał wykonać. No przecież w momencie, kiedy zginął dowódca Gryfa i przejął dowodzenie kapitan Łomidze, praktycznie wszystko się posypało. Czyli mamy tutaj, gdybyśmy chcieli bawić się w tego typu, powiedziałbym, oceny, analizy, to trzeba byłoby od pojedynczego okrętu, poprzez zespoły, poprzez grupy, poprzez poszczególne plany operacyjne, wszystko analizować. Bo całość miała sens tylko wtedy, jeżeli jeden plan uzupełniał drugi. A ten drugi wynikał z jakichś kolejnych przesłanek. Ponadto proszę pamiętać, przecież znów może takie uszczegółowienie, kiedy już okręty wyszły i zastanawiano się po co, na co, to jedna z takich plotek, która lotem błyskawicy się rozeszła, że one poszły powitać eskadrę brytyjską, która ma wejść na Bałtyk. Czyli wyszły na powitanie eskadry brytyjskiej. No, okazało się, że eskadry brytyjskiej nie było ani we wrześniu, ani w kolejnych latach, a okręty, które wyszły, tak jak to pisał z pewnym wyrzutem wspomniany przeze mnie Steyer, wróciły po 10 latach, a miały wrócić prawie że natychmiast, z bardzo silną pomocą sojuszniczą, wróciły po 10 latach i to w stanie głęboko okaleczone. Dlatego ja myślę, że będą trwały dyskusje nad tym planem czy operacją Peking, bo każde pokolenie ma prawo do tego, żeby mówiąc... Stawiać nowe pytania. Stawiać nowe pytania, jeszcze raz te same, szukać nowe pasjonować się tym. Natomiast my takie mamy troszeczkę, powiedziałbym, nie boję się użyć za skrzywienie. Chcielibyśmy widzieć wszystko w takim, powiedziałbym, bohatersko-patriotycznym entourażu. W moim przekonaniu dokonał się swoisty dramat, bo ta decyzja była dramatem, bo przecież, proszę zauważyć, a może znów kolejny taki szczegół, że wódz naczelny podejmuje decyzję, bo zastrzegł, bo przecież początkowo nie chciał wyrazić zgody, mówi, że nie po to budowaliśmy takim wysiłkiem flotę, żeby ona w momencie zagrożenia opuszczała tutaj to nasze wybrzeże i wody przybrzeżne. Ale szef sztabu dowiaduje się dopiero, szef sztabu głównego dowiaduje się o tej operacji dopiero po czasie. Czyli znów mamy tutaj przyczynek do alternatywnej dyskusji. Jak wyglądał obieg informacji pomiędzy naczelnym wodzem, szefem sztabu głównego? Jaką rolę odgrywał sztab główny w planowaniu operacyjnym? I ja myślę, że od lawiny pytań nie ucieknie. Znaczy tak naprawdę to, co chyba jest naprawdę dużą wartością tej naszej rozmowy, to jest właśnie pokazanie wieloaspektowości tego problemu, bo bardzo często ta dyskusja jest właśnie spłycana na zasadzie uciekli, nie uciekli, czy gdyby zostali, to co ty Paweł wspominałeś, czy można bawić się w historię alternatywną. No tylko pan profesor wskazał tutaj chyba, no moim zdaniem, bardzo, bardzo celnie, że cała kampania wrześniowa, nie tylko w Polsce, ale już mówiąc nawet bardziej precyzyjnie, to co działo się na wybrzeżu,
no, trzeba było przeanalizować bardzo wiele decyzji, skuteczności realizacji założonych operacji, czy to, o czym pan profesor wspominał, w ogóle założeń prawidłowości pewnych operacji, żeby móc mówić, czy jakakolwiek historia alternatywna miałaby miejsce. No, chyba możemy się zgodzić, że rozpatrywanie pozostawienia tych trzech okrętów mogłoby może w jakimś zakresie dokonać pewnej zmiany tej historii kampanii wrześniowej na morzu, ale w ostatecznym rozrachunku nie zmieniłoby losów ani polskiego wybrzeża, ani państwa polskiego w 1939 roku. I niemniej pan profesor też jakby wskazał, co z tymi okrętami się dalej działo. Tutaj wskazując też, że no to był pewien symbol, który pozwolił nam mieć taką ciągłość w tej walce od 1 września do ostatnich dni wojny, a okręty finalnie do Polski wróciły, to już oczywiście już zupełnie inna historia. Innej Polski. I tutaj też możemy zdradzić naszym widzom, tak, że pan profesor zgodził się także porozmawiać z nami na ten temat, to znaczy jakie były dzieje, też i główne wyzwania polskiej marynarki wojennej już po II wojnie światowej. Dlatego, panie profesorze, oddam jeszcze oczywiście głos. Ja myślę, że tak, takich problemów, wątków, o których powinno się rozmawiać, jest dużo więcej. Natomiast kiedy my używamy takiego słowa symbol, symbole, proszę pamiętać, że za tym symbolem były trupy, czy za tymi symbolami. Za tymi symbolami było jakieś, powiedzmy, przeżycia jednostkowe. I na Helu, i poza Helem. I inaczej na tę wojnę patrzyli ci, co tu zostali, a inaczej. Natomiast chciałbym zdecydowanie wyeliminować jedno słowo, ono nie padło w naszej rozmowie, a jeżeli to tylko przyczynkarsko, o jakiejkolwiek ucieczce. Dowódca zespołu komandor Stankiewicz i dowódcy okrętu wykonywali zadanie bojowe, bo tak to jest w ordungu wojskowym. Przyszedł rozkaz, rozkaz został przekazany na okręty, okręty, czyli dowódcy ten rozkaz wykonali. A że on był taki, a nie inny, oczywiście można dyskutować i się zadyskutować na śmierć. Ja może tak jako ciekawostkę przytoczę tutaj słowa Steyera, że on napisał w swojej relacji takiej powojennej, czy w komentarzu do tych wydarzeń, że jeżeli wyjście tych trzech niszczycieli było niezbędną koniecznością, to pozostawienie Gryfa i Wichra świadczyło o niedorozwoju umysłowym sztabu, który taką decyzję podjął. Czyli zważcie, panowie, na poziom emocji. Jeżeli wytrawny, doświadczony oficer pozwala sobie na tak ostry komentarz, bo to jest ostry komentarz, dyskredytujący tak na dobrą sprawę. Do tego dochodzi jeszcze inna rzecz, która wywołała falę gniewu. Że Hel walczy, bo przecież do 2 października, a szef kierownictwa 6 września opuszcza Warszawę. Czyli tutaj znów kwestia dowodzenia, motywacji. Czyli jest, myślę, że tylko tak, żeby... To wszystko będzie ta dyskusja, rozmowa, wolałbym, żeby to rozmowa była, ma sens, jeżeli nie będziemy tego upychali w kategorię sensacji. Tylko popatrzymy na to nasze wybrzeże, na takie, jakim ono było, ale w 1939 roku, bo przenoszenie tamtych rzeczy i łączenie z naszymi emocjami dzisiaj powoduje, że tracimy kontakt z rzeczywistością nad mocą. Tak, a nawet to, co pan profesor powiedział, rozpatrywanie, znaczy przede wszystkim trzeba na to patrzeć jako na wykonywanie obowiązków, rozkazów i tych, którzy pozostali, i tych, którzy wyszli do Wielkiej Brytanii, bo przecież wyszli tam po to, żeby walczyć dalej, a gdybyśmy chcieli szukać podobnych, trudnych w ocenie, takiej właśnie już bardziej politycznej, z perspektywy czasu, no to inne państwa, uczestnicy II wojny światowej na morzu też mieli tego typu wydarzeń bardzo dużo, czy trudne relacje brytyjsko-francuskie, czy sprawy, które jakby miały miejsce na
Pacyfiku, w Ameryce Południowej, więc jakby widać tego, że jeszcze tutaj z panem profesorem w pełni zgadzam, że rozpatrywanie tego w perspektywie sensacji jakiegoś takiego aktu, no może nam bardzo zawęzić perspektywę na ocenę całego w ogóle przebiegu II wojny światowej i tych wydarzeń, które dotyczyły spasmowców. Powiem w ten sposób, że ludzie, którzy profesjonalnie zajmują się sztuką wojenną i analizują różnego rodzaju plany operacyjne gdzieś tam od pradziejów do czasów współczesnych, mówią, że każdy plan operacyjny, nawet najbardziej genialny, kończy swój żywot z chwilą wybuchu wojny. Później wojna karty rozdaje, tworzy nowy scenariusz, stawia nowe zadania. I ja myślę, że przypadek polskiego września doskonale pokazuje właśnie, jak plany przegrywały z rzeczywistością. I dlatego ja myślę, że to słowo, jeszcze raz powtórzę, ucieczka, czy dezercja, czy jakoś, ono w żaden sposób do tego nie pasuje. Były przypadki haniebnych dezercji i ucieczek. Nie oszukujmy się. Nie wszyscy rodzą się bohaterami i nie wszyscy, mówiąc, chcą chwalebnie ginąć. Ja nieraz taką metodą, powiedziałbym, akademicką, mówię, gdybyśmy zapytali tych, co polegli, czy chcieli polec, pewnie by odpowiedzieli, że chcieli przeżyć. W związku z tym na siłę bohaterów nie szukajmy. Ale też trzeba, mówiąc, jeżeli szerszy taką perspektywę zrobimy, społeczną, polityczną, wojskową, wewnętrzną, międzynarodową, mieliśmy prawo oczekiwać sojuszniczej pomocy. Czyli ta plotka, która, że okręty wyszły powitać jakąś grupę okrętów brytyjskich, nie musiała być wyssana z palca. Miała prawo gdzieś tam w głowach zagnieździć, bo proszę pamiętać, że po majowych rozmowach, a zwłaszcza po podpisaniu 25 sierpnia sojuszu z Wielką Brytanią, już pisemnego, media trąbiły, że wreszcie mamy niewzruszony sojusz. Twarde gwarancje bezpieczeństwa. Tak, to skoro tak, to przecież tylko patrzeć, jak z zachodu naciągnie armada okrętów i... To, panie profesorze, myślę, że tak naprawdę te jeszcze wszystkie nasze dopowiedzi tym bardziej powinny zachęcić wszystkich naszych widzów na kolejne spotkanie z panem profesorem. Mamy nadzieję, że kolejne wcale nie ostatnie, a teraz chcieliśmy z Pawłem i w imieniu wszystkich naszych widzów serdecznie podziękować za bardzo ciekawą rozmowę. Was zapraszamy do komentowania, zadawania pytań, udostępniania, subskrybowania naszego kanału i mamy nadzieję przede wszystkim, że materiał się wam podobał. Bardzo dziękujemy. Dziękuję pani profesor. Ja również dziękuję i oddaję się do dyspozycji panów i tych, którzy zechcą dyskutować, polemizować. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.